Cześć! Witajcie! Mam na imię Beata Kwiatkowska. A ja się nazywam Asia Ral-Studzińska i dzisiaj opowiemy Wam o galerii ściennej, czyli jak umiejętnie wieszać obrazy i zdjęcia na ścianach. Zapraszamy! Jeśli jesteś kolekcjonerem obrazów lub lubisz wieszać plakaty na ścianach lub po prostu chciałby stworzyć domową galerię zdjęć na ścianie, ten filmik będzie bardzo przydatny. Powiesić jeden obraz na ścianie to nie problem. Dwa ogarniemy. Trzy, cztery więcej to jest właśnie czas, w którym warto skorzystać z pomocy stylisty wnętrz. Zacznijmy od początku, czyli od sytuacji, w której w naszej domowej galerii ma zawisnąć jeden obraz. Pamiętając, że statystycznie Polak ma około 170 cm wzrostu, jeśli obraz ma cieszyć oko, powinien być zawieszony na wysokości naszego wzroku. Zatem dolna krawędź ramy obrazu powinna mniej więcej zawisnąć w odległości 150-160 cm od posadzki. W momencie, kiedy ten jeden obraz ma zawisnąć nad jakimś meblem, warto trzymać się zasady symetrii, czyli powiesić go symetrycznie nad tym meblem. Warto również trzymać się zasady, aby ten obraz nie był szerszy niż 3/4 szerokości mebla. Kiedy mamy do czynienia z trzema bądź większą ilością obrazów, zaczynają się schody. Najważniejsze, by nigdy nie wieszać obrazów od najmniejszej ramki do największej. To naprawdę bardzo duży błąd aranżacyjny. Jeśli mamy do czynienia z galerią w naszym przedpokoju, wówczas dobrze jest trzymać się granicy górnej linii ościeżnicy. Druga zasada jest taka, że możemy obrazy wyrównać do dolnej płaszczyzny i wtedy trzymamy się wcześniej wspomnianej wysokości 150-160 cm. Domową galerię zdjęć, obrazów, reprodukcji warto ułożyć w ciekawą kompozycję. Najprostsza zasada to zasada osi symetrii. W momencie, kiedy mamy kanapę, ustalamy sobie jedną linię i rozkładamy 6-7 obrazów symetrycznie po obu jej stronach. Zasada symetrii jest prosta w momencie, kiedy pod naszą galerią mamy jakiś mebel. W momencie, kiedy tego mebla nie ma, wyznaczamy sobie górną i dolną krawędź naszej galerii i umieszczamy obrazy między tymi dwoma liniami. Wiele obrazów wcale nie oznacza, że musimy mieć artystyczny nieład na ścianie, chociaż to też czasami jest bardzo ładne. Wystarczy, że oprócz dwóch granic, dolnej i górnej, wyznaczymy sobie również te boczne. Wówczas po obrysie prostokąta jesteśmy w stanie umiejscowić nasze ramki niezależnie od ich wielkości. Ostatnim typem galerii jest galeria powieszona nad schodami. I tutaj trzymamy się tej samej zasady co poprzednio, czyli jednej linii. Jedyna różnica jest taka, że teraz ta linia biegnie po skosie. Zatem z tą wiedzą, którą dzisiaj Wam przekazałyśmy, możecie spokojnie w nadchodzący weekend wypakować wszystkie stare i te nowe obrazki z Waszych szuflad i rozwiesić je w całym domu. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!